Jednym z elementów Olimpiady Matematycznej Juniorów są organizowane regularnie seminaria olimpijskie oraz spotkania z nauczycielami matematyki. Styl prowadzenia rozumowań, sposób zapisu, poziom szczegółowości, jaki prezentujemy, tak? Poczucie, co trzeba wyjaśnić, a co można przyjąć za oczywiste. My już uczymy na tym etapie i mamy takie poczucie, że dzięki temu po prostu na studiach jest o wiele łatwiej. Po raz pierwszy seminarium olimpijskie zostało zorganizowane w roku 2011 i od tego czasu zajęcia odbywają się regularnie w całej Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli matematyki. Zobaczmy dalej. To jest fajne zadanie. Liczby ABCD są dodatnie i teraz kolejna, następna, jak są wymieniane, to kolejna z tych liczb jest to o 100% większa od poprzedniej. Czyli B jest o 100% większa od A, C jest o 100% większa od B, D i tak dalej. I teraz pytamy, o ile procent jest większa ta ostatnia od tej pierwszej? 300, 700 czy 800? Uczestnikom seminarium przybliżamy wyjątkowy charakter zadań olimpijskich z matematyki oraz metodykę ich rozwiązywania, a także zachęcamy do pracy z uczniem zdolnym. Proszę zwrócić uwagę, że to jest takie troszkę sprzeczne jakby z naszą intuicją, bo twierdzimy, że istnieje jakiś obiekt bez umiejętności wskazania tego obiektu, tak? Bo jak te szufladki są zamknięte, no to na pewno wiemy, że w którejś są co najmniej dwie, tak? No ale jakby ktoś powiedział, taki mądry jesteś, to pokaż mi, w którym, tak? No to nie wiemy, trzeba dopiero otworzyć i zobaczyć, no ale na pewno taka będzie. W 2019 roku we wrześniu Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zorganizował we współpracy ze szkołami serię spotkań z nauczycielami matematyki szkół podstawowych w całej Polsce. Oprócz tego w październiku 2019 roku odbyły się warsztaty w Legionowie, które właśnie oglądacie na ekranie. Tym razem królowała geometria, a w najbliższą sobotę, czyli 7 grudnia, odbędzie się podobne spotkanie w Okuniewie. Druga biegnie po tej tylnej płaszczyźnie. One powinny się przeciąć, jeśli chcemy, żeby te cztery punkty leżały w jednej płaszczyźnie. Mucha idzie po prostej na ścianie, tak? A pająk idzie zawsze po prostej na podłodze. To jedyne miejsce, gdzie się mogą spotkać, to jest na tej listwie wspólnej, prawda? Bo jeden nie wychodzi nigdy ze ściany, drugi nie wychodzi nigdy z podłogi, no to tylko tam się mogą spotkać. Na tej samej zasadzie to działa. Jeśli ta prosta cała siedzi w tej płaszczyźnie, ona w niej nie wyskakuje, no to jedyne miejsce, że one mogą się spotkać, to jest tam. Uczestnicy seminarium otrzymują materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do olimpiady oraz certyfikaty uczestnictwa. Prostą HL znamy, rysujemy, przeciągamy, dostajemy tu punkt T, tak? I teraz biegniemy z punktu T po tylnej ścianie, biegniemy po tylnej ścianie i tam, gdzie trafimy w tą przerywaną krawędź, tam mamy punkt T. Materiały są bezpłatne. Udział w seminarium również jest bezpłatny. Powierzchowka widać. No, ten LM on jest na tej ścianie BCS, tak? No to ten czerwony pojedynczy jest tutaj, tak? Gdzie jest ten czerwony podwójny? To są te żółte, które rozmawialiśmy, tak? To jest ten czerwony podwójny. Terminy i miejsca spotkań są sukcesywnie uzupełniane na stronie omj.edu.pl w zakładce dla nauczyciela. Można sobie zrobić, jest duża radość z tego, jak człowiek wytnie i tak idealnie to pasuje. No i wtedy powstaje już taki absolutnie nieregularny, taki, który ma 6 ścian, każda jest czworokątem, a żadna nie jest kwadratem. Serdecznie zapraszamy. Olimpiada Matematyczna Juniorów jest współfinansowana ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiadę dofinansowuje Fundacja mBanku.